Netia wspiera inspirację. Dlatego właśnie do miasteczka filmowego zaprosiła mnóstwo inspirujących ludzi. Blogerzy, youtuberzy, generalnie ludzie z pasją. A wśród nich on, Włodek Markowicz. Człowiek, który wprowadził nową jakość na polskim YouTubie. Jak twoje pierwsze wrażenie z Netia w kamerach? Pierwsze wrażenie było super na gali. Wspaniały prowadzący Marcin Prokop, wspaniały człowiek o wielkim sercu. Wiem, że Marcin, słuchasz tego, ale poza Marcinem dużo dobrych ludzi tu jest i już poznałem kilku. Pogadałem sobie z nimi i serce rośnie, jak się spotyka dobrych ludzi. Czyli warto spędzić majówkę tutaj w Krakowie? No jasne, jak widać. Ja jestem najlepszym przykładem. Włodek Markowicz najpierw rozmawiał na scenie z Oliwierem Janiakiem, a następnie udał się wraz z fanami do namiotu Neti, gdzie opowiadał o działalności w sieci, wierze, pieniądzach oraz swoim podejściu do życia. Ale trzeba robić to, co się czuje. I myślę, że też za bardzo sobie przeszkadzamy w życiu, mówiąc innym, co mają robić, a czego nie mają robić. Oglądasz jego filmiki na YouTubie? Tak, jeden oglądałem z 15 razy i znam na pamięć. Oto YouTube to jest ta platforma od ludzi dla ludzi. Żeby nie tworzyć jakiejś otoczki, że ty chcesz tym YouTubem przynależeć do establishmentu, żeby oni cię zaakceptowali i być jednym z nich, tylko że to jest od ludzi dla ludzi, że to jest, żeby trzymać cały czas sztamę z normalnym człowiekiem, ze zwykłym ziomem. Jego podejście do tego, jakie filmy tworzy właśnie na YouTubie, jest zupełnie wyjątkowe. Druga część spotkania w namiocie Neti była przeznaczona na pytania od widzów. Czy nie sądzisz, że czasem warto się tak trochę ponaginać swoją osobowość, żeby właśnie znaleźć to, kim się naprawdę jest? To zależy, czy wiesz, że to jest naginanie, bo jeśli właśnie ja mam tak, że się ponaginam i zaraz po tym, jak się ponaginam, czuję takiego kaca moralnego, że kim ja właśnie byłem, to nie jestem ja, po co ja to robiłem, no to nie, no to moim zdaniem to kompletnie nie. Mówiłeś o tym, że nie za bardzo czytasz komentarze, ale ja bym chciała tak powiedzieć, że w sumie fajnie, że robisz to, co robisz, bo ja tak oglądam cię w sumie od 300 LS-a jakoś. Długa. I jak to widzę, tak to... Tak to czuję, tak to piszę, tak to mówię. Tak to, kurczę, fajnie. W sensie... Spoko. Tak, idź tą drogą, bo fajnie to widzieć.